Mamy zabezpieczonych ponad 350 tysięcy tabletek jodku potasu. To oczywiście działanie prewencyjne. Jesteśmy przygotowani do tego, aby w sytuacji ewentualnego zagrożenia i konieczności szybkiej dystrybucji poprzez placówki przede wszystkim oświatowe, 87 lokalizacji w Gdyni, rozdysponować te tabletki jodku potasu. Oczywiście tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy byłoby to konieczne. Miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nigdy nie będzie, ale gdyby okazało się, że jesteśmy do tego zmuszeni, aby szybko działać, jesteśmy w pełni przygotowani.